Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Kwałaśnicki, a to jest program Allegro Manon Troppo na portalu na P.L. Witam państwa bardzo serdecznie i witam naszego dzisiejszego gościa, panią Magdę Umer, piosenkarkę, jak mówią encyklopedie. Ale to wystarczy, ta piosenkarka? Tak? Ja no ja bym w ogóle Mnie chciała... to tak jakoś nie pasuje, bo ty wszystko robisz, reżyserujesz, piszesz scenariusze. Mnie też to nie pasuje. Kręcisz w grasz w teatrze, grasz w filmie. Mnie też to nie pasuje. Yy, tak, no, no ale, ale między innymi jestem pieśniarką od ponad pół wieku, więc to jest prawda. Niedawno powiedziałaś Pieczkowi Jaceniowi, że artystką to ja już się nabyłam. To, czym to właśnie ludzie to jak... cytują, to zdanie z naszego wywiadu, ale to on powiedział, Aha. skoro artystką już się pani nabyła, bo ja jednak uważam, że artystą się jest po prostu. To, to jest coś w rodzaju charakteru. Aha. Ja tylko powiedziałam, że nie chcę robić nic nowego. A, a to znaczy, jeśli chodzi o nowe rzeczy, to chcę chodzić po lesie, spacerować z psem, A to nie nowe, dziwne, no bo to trwa już troszeczkę. Jakiś czas, tak, jakiś czas. Ale jednocześnie cały czas występuje. No, na przykład wczoraj, wczoraj występowałam w trzeźby urodziny Magdy Czapińskiej, mojej przyjaciółki wspaniałej. Poetki, piosenki, śpiewałam dla niej i dla ludzi, i potem cała sala z nami dla niej śpiewała, wsiąść do pociągu było byle jakiego, bardzo było miło. Także ja od czasu do czasu koncertuję i bardzo to lubię. Bardzo to lubię, bardzo lubię czuć się osobą potrzebną. Poezja to jedno, a życie to zupełnie coś innego, czy to się zlewa czasami? To jest różnie, bo wiesz, ja od właściwie najwcześniejszego dzieciństwa uciekałam w, w świat trochę inny niż ten, który jest. I w tym sensie poezja, jeszcze nie wiedziałam, że ona tak się nazywa, towarzyszyła mi zawsze. A, ale bardzo często dopadała tak zwana proza życia i trzeba było się wtedy z nią mierzyć. Rato Euterpe czy Kaliope? Co cię bardziej pociąga? Wiesz, poezja miłosna, liryczna, czy wiesz, myślę, że ta erota dlatego, że ja pisałam pracę magisterską, kończyłam polonistykę i pisałam. Tytuł mojej pracy magisterskiej, i to był 1972 rok chyba, czy trzeci, bo chyba trzeci, trzeci, w marcu 1973 roku dostałam panią magister, brzmiał motywy erotyczne w twórczości poetek młodopolski, Marii pawlikowskiej Jasnarzewskiej i Wisławy Szymborskiej. Która wtedy jeszcze nie była tak znaną poetką. Ale też chyba nie była młodopolską poetką. Nie, ja mówię tak. tak. Ja w tej pracy pokazywałam, jak się zmienia odwaga w opisywaniu erotyki i jak ważna była ta erotyka w życiu kobiet. Najpierw w czasie młodej Polski, potem w czasie Marii Pawlikowskiej-Jasnoryckiej, aż współczesnej, młodziutkiej Wisławy Szymborskiej. Pani magister, polonistyki, jak ważna jest Polszczyzna? Czy znaczy potrafiłabyś być, żyć za granicą w obrębie innego języka? Mieszkałaś przez jakiś czas tuż po stanie wojennym we Francji. Tak, myślę, że nie mieszkałabym i y, nie byłabym w stanie, dlatego że, że język jest moją ojczyzną i dlatego że i Ty wiesz o tym i ja, że w naszych czasach y, było tak. W tej ojczyźnie, że wydawało się, że ten język obcy do niczego nam nie będzie potrzebny, bo, bo, bo te granice były jednak pozamykane i, i najbardziej nam był potrzebny język polski. A poza tym, jednak w tym języku myślisz, czujesz, kochasz, nienawidzisz. A to się, to się może zmienić. Może się zmienić. Ja zacząłem w obcym języku nie tylko mówić i myśleć, ale i śnić. Po włosku, I jak wróciłem tak? do Polski, to zeszło mi, mi parę lat, zanim znowu moje sny zrobiły się po polsku. No na przykład mój mały syn Mateusz, wtedy kiedy mieszkaliśmy we Francji i chodził do francuskiego przedszkola, to rzeczywiście któregoś dnia powiedział do mnie Wiem ja stwierdziłam, że musimy wracać. Jakoś przestraszyłam się tego, że on, że on już będzie bardziej mówił po francusku niż po polsku. Nie wiem dlaczego, ale... Nie wyobrażałam sobie wtedy życia bez Polski, i, i miałam to, co, yy, co ta Jagusia w Weselu. No. Jak się ją poeta pyta, jaka jest, jest ta Polska? No. Wiadomo, że w sercu po prostu. To oczywiście jest to coraz boleśniejsze uczucie, ale jest. A to Polska właśnie. Słuchaj, jesteś postrzegana, no bo masz jasny wizerunek od paru dekad. Jako mimoza z głową w chmurach poetyckich. Ja sam słyszałem, słyszałem kilka razy jak posługiwałaś się zwrotami powszechnie uznanymi za. Czy musisz przyginać się czasami do tego wizerunku, który masz przeciwko sobie? Jakoś tak chętnie byś coś innego zrobiła, powiedziała, a ale chcę, czy mogę to przełożyć dla słabszych. Czy chcesz mi powiedzieć, że mimo, że jestem, <głos》> jestem mistrzem mowy polskiej, bo taki mam tytuł, to od czasu do czasu przeklinam? To chcesz powiedzieć? Ja nic takiego nie powiedziałem. Mówię, że czasami używasz zwrotów powszechnie tak. uznanych. Tak, czasami używam takich zwrotów i rzeczywiście, i, i jak powiem, że nauczyła mnie tego moja chrzestna mama Kalina Jędrusi, która strasznie przeklinała, no to y, y, zwalę na kogoś winę. Ale nie, myślę, że myślę, że y, pamiętam, że moje dzieci mówiły, że mogę przeklinać tylko w samochodzie, jak prowadzę samochód. No czy, tak, to że wtedy, wtedy, mam wtedy się samo z pierwszy wyrywa. Ale nie, nie, ja cię pytam o ten hiatus pomiędzy image'em a, a prawdziwą. Wiesz, ja w osobą. ogóle nie mam pojęcia, jak jest mój image, jak to nazywasz, a Także bardzo trudno jest powiedzieć o tym, o tym, jacy jesteśmy naprawdę. Nawet nam samym trudno to powiedzieć, ponieważ w nas jest wiele osób i co innego jesteśmy my w poniedziałek o 15, co innego we wtorek o Ale Ludzie uwielbiają jednowymiarowe postaci. Jak święty, to musi być święty od początku do końca. A ja nigdy nie czułam się osobą, którą. Które oceniają ludzie. Znaczy, nie jesteś, jakby to powiedzieć, więźniem swojego wizerunku? Nie, w ogóle. Związanego z poezją. W ogóle, ja jakoś, staram się. Ja nawet nie, no chyba nie zdaję sobie sprawy, że jestem do tego stopnia jakąś wa ważną osobą. Nie, żyję, żyję tak, jak chciałabym przeżyć tę część, która mi została jeszcze i. Oczywiście, żałując paru rzeczy, no myślę, że nie, nie mogę udawać na siłę kogoś, kim nie jestem w momencie zdenerwowania. Na przykład. No. I że może. profesor jednocześnie... z Nowej Zelandii, który się wzrusza, jak Cię słucha, poczułaś się wtedy bardzo ważna, mówiłaś. To tak, śmiałam się, że się poczułam bardzo ważna, ale zrozumiałam może wtedy i zresztą potem. Też miałem kiedyś taką historię, że miałem jakiś koncert w Los Angelesie dla Polonii, i w pierwszym rzędzie siedział jak to się dzisiaj mówi, Afroamerykanin i oczywiście śpiewaliśmy tylko po polsku, i okazało się, że on się zakochał w Polsce i z nią słuchał tych piosenek i przyszedł ich posłuchać. Więc to, że to, że, to, że tego słuchają ludzie, którzy nie rozumieją, Języka, a, a coś ważniejszego, czyli, czyli coś, co przychodzi mimo nieznajomości tych słów, to jest także bardzo ważne. To posłuchaj teraz, ja coś takiego przeczytałem wczoraj. Psycholog Julie Smith wskazała pięć podstawowych oznak, po których można rozpoznać wysoką wrażliwość. I tutaj ci ty wylicza, ty powiedz, czy masz wszystkie pięć cech, czy nie. No bo, dobra, potem uzasadnienie. Po pierwsze, osoby z nią, z tą nadzwyczajną wrażliwością, głębiej niż większość odczuwają nastrój lub cierpienie innych osób. Masz? Mam. Po drugie, gdy znajdują się w dużej grupie ludzi, czują one potrzebę wycofania się, co pomaga im poczuć ulgę od nadmiaru bodźców. Mam, nie, nie, nie wytrzymuję ludzi. Po trzecie, nadmiar obowiązków do, w tym samym czasie powoduje u nich szybkie poczucie przetłoczenia, duży stres. Masz? Tak. Po czwarte, osoby wysoko wrażliwe nie lubią zmian i ich unikają, ponieważ zmiany wywołują w nich silne emocje i nerwowość. Mam, mam. Lubię rytuały, lubię, żeby się powtarzało coś tak? I wreszcie, przebywanie w centrum uwagi i konieczność występowania przez, przed ludźmi, lub rywalizacja z nimi. Powoduje u takich osób olbrzymi stres. I to jest jakiś paradoks, bo jednocześnie dokładnie to mam, i tak bym ci powiedziała, że boję się ludzi, a z drugiej strony, coś takiego, coś takiego udaje mi się przezwyciężać, ponieważ jeśli już, jeśli już występuję, jeśli już śpiewam dla ludzi, jeśli już rozmawiam z ludźmi, na przykład w bibliotekach, to efekt tego wieczoru. Daje i tym ludziom i mi dużo radości. I, i, I to, co Ci powiedziałam przed chwilą, że to uczucie bycia potrzebnym jest może najważniejsze. A to w sensie jest określone w psychologii jako syndrom Szymona-Słupnika. Tak. Cierpieć byle na widoku. No nie, właśnie nie. nie tak, właśnie nie tak. Właśnie ja uważam, że jeżeli cierpię, to nie na widoku. Ja uważam, że. że paradoksalnie śpiewając niewesołe piosenki, na przykład tak było wczoraj. I tak jest właśnie zawsze. Poprawiam ludziom samopoczucie. Czyli to jest coś w rodzaju psychoterapii. I to nie jest epatowanie cierpieniem nigdy w życiu. Z, 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 kto to mówił? Eliot chyba, że, że że poezja cierpienia. to nie jest dawanie upustu wzruszeniom, tylko ucieczka od wzruszenia, i tak dalej, i tak dalej. Ale jedynie ci, którzy mają tę wrażliwość, wiedzą, co to znaczy, co to znaczy być skazanym na tę ucieczkę. Nie, ja się, ja się staram między każdą piosenką uśmiechać do ludzi i powiedzieć coś wesołego, pogodnego, i, i jakoś to, to życie płynie. I Twoje, i tych, którzy cię słuchają. I tych, którzy mnie słuchają. To teraz wyznaj, chociaż pytanie jest z gatunku tych takich, których się potem pytający wstydzi, którzy poeci najbardziej, którzy poeci najbardziej tobą miąchają, że tak się wyrażę, no bo przecież kochamy ich nie za to, że potrafią coś pięknie sformułować, tylko że potrafią nam wleźć w duszę i ją troszeczkę porwać na strzępy. No, w, ży, w życiu nie, nie użyłabym czasownika Ohio, ale, ale tacy, którzy, którzy byli dla mnie najwaź, najważniejsi przez, przez lata. Myślę, że na początku to był tu Wim Brzechwa i że byli bardzo ważni, jak byłam dziewczynką i bardzo mnie ukształtowali. Potem jak byłam, jak byłam młodą dziewczyną, to na pewno to była Maria Pawlikowska-Jasnorzeska, a potem jak już byłam Starsza to już był Bolesław Leśmian i Wisława Szymborska. Tadeusz Różewicz. Bardzo silnie. Niewielu, no w ogóle poeci y, to są ludzie, którzy może nie potrafią pomóc sobie, ale pomagają innym. I być może także w tym sensie ja jestem poetką z charakteru. Nie, nie, nie. nie, nie. To mnie nie zadowala. Znaczy co, co, co... Co sprawia, że któryś poeta, albo któryś wiersz jeszcze lepiej, wiesz, jest porywający, że nagle, nagle jest czymś strasznie dla nas ważnym, co sprawia no bo no to, to, co że... przeżywasz, to, co przeżywasz w danym momencie, no, jest to słynne zdanie, że człowiek jest odzwierciedleniem swojego losu i bardzo często bywa tak, ale to nie dotyczy tylko poezji. Na przykład, ja uważam, że to, co pisze pan Wiesław Myśliwski prozą całe życie, to z drugie zdanie, jest poezją i yy, i tak samo są ludzie, którzy nigdy w życiu nie napisali jednego wiersza, a są poetami. To, to jest coś nie, nieuchwytnego i to właśnie Pani Wisława napisała. Nie wiem, i chwytam się nie tego. Chcę jak to uchwycić. Nie chci, Jacek. Nie, bo nie, tego nie można. się dowiedzieć. No, ja sam inny, nie wiem. No. To jest inny sposób Są dla mnie wiersze jakieś potwory nieważne, a nie potrafię sobie odpowiedzieć. No, no tak, sobie... ale w pewnym momencie Twojego życia sięgasz po wiersz leśmiana, nie wiem, mrok na schodach, pustka w domu, nie pomoże nikomu, a kiedy indziej, najbardziej podoba ci się wiersz Juliana Tuwima, jeszcze Różnej do ciebie... Nie, w... właśnie nie, to nie? tylko jeszcze do ciebie powrócę Chrystusie, bardzo dziwny. Al, albo albo no, zależy, albo Gałczyński, no zależy w którym momencie jest ci... co, jakie słowa nie, ale są ci potrzebne. Są niektóre, które są ważne zawsze. To ja Ci powiem. Ważne zawsze jest wiersz Tuwima o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. I wtedy ja chcę to przeczytać swoim wnukom i przypominam sobie. Ja, nie, nie, nie wyciągniesz ze, 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 ze mnie takiej odpowiedzi, dlatego że w pewnym sensie przez te 50 lat śpiewam o tym. O czym sama chciałabym powiedzieć, i gdybym miała taki talent, sama chciałabym to napisać. Czyli zawsze jest to Jeremi Przybora, Agnieszka Osiecka, Wojtek Młynarski, Magda Czapińska, czyli są Jonasz czyli są to mistrzowie, którzy potrafią napisać coś takiego, że kiedy do tego doda się dźwięki, też innych mistrzów powstaje coś w rodzaju arcydzieła, które trwa i trwa. Nas już nie ma, a te piosenki są wiecznie żywe. I ja tylko mam taką nadzieję, że ogromna większość piosenek, które zaśpiewałam właśnie do takich należą. I to, mi, i to pomaga nie tylko ludziom, ale i mi. Tak, ale no dobrze, dokonałaś wyboru właśnie tego, a nie czegoś innego. I Jakie to było kryterium? Tego się od ciebie nie dowiem. Nie dowiesz się ode mnie, Mniejszym bo to się zmienia. Nie deklaruję, że zostałem pokonany. No jest tak, że ja na przykład, no dzisiaj jest mi potrzebny wiersz po Światowskiej Koniugacja, i on będzie mi towarzyszył i pomagał, i pomagał, i będzie. Na mogę, mogę ci powiedzieć, jakie ostatnio były. Nagle znalazłam wierszyk, znaczy znalazła dla mnie dziewczyna taka, anula wierszy Wandy Chotomskiej, kołysankę dla taty i mamy. I to jest właściwie w tej chwili najbardziej mi potrzebny tekst, albo Wandy Walskiej już, już za długo czekam. I, I to jest w tej chwili najbardziej mi potrzebne. O zaduszkach za chwilę będziemy rozmawiali, ale teraz. Yy, tak samo, że wypomniałaś mi jakiś list przez 40 lat w windzie, kiedy tu jechaliśmy, którego ja nie pamiętam. Tak, bo trzeba powiedzieć, że poznaliśmy się, jak ty byłeś młodziutki i ja byłam młoda. A pamiętasz, kiedy? No, myślę, że w jakimś 70. może. Roku. Nie, to nawet nie, o to chodzi Chodzi o to, że ty jako studentka polonistyki miałaś praktyki nauczycielskie. A Byłem twoim uczniom. A byłeś moja, to no tak, ale, ale byłaś ode mnie o odrobinę starsza. nie tak, niecałe. Tak. Patrz, zapomniałam jeszcze, jeszcze, jeszcze. Julek Machulski był moim ojcem. Tak, 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 tak. Chodziliśmy do tej samej szkoły tak, i, tak, i jeździliśmy tak. do domu tym samym autobusem. On wtedy mieszkam mniej więcej tam gdzie ja. No tak, tak, tak. E, no dobrze, ale rzeczywiście, wyrobiłaś sobie swój indywidualny styl w showbiznesie i oni właściwie nie powtarzają. Nigdy przedtem, a nigdy potem tego nie było. A ja pamiętam w 1973 roku na fam kiedy śpiewałaś strój. Nagle śpiewając, krzyknęłaś. I ja do dzisiaj czuję czarki, jak ty tamto wtedy krzyknęłaś. Ale ja nawet przedtem, wiem, co? ani potem. Tak, no tak. No. E... Nie krzyczasz, bo nie lubisz krzyczeć, czy nie umiesz krzyczeć? Chociaż moi muzycy nazywają mnie Bergman, czyli szepty i krzyki, że ja nie mam, nie mam tego środka. Albo śpiewam coś bardzo cichutko, albo głośno. Myślę, że to, że, że, to, że to głośno zdarza się raz na pięć lat, ale się zdarza, tak. Bo śpiewam taką piosenkę Agnieszki Jeżeli miłość jest i tam, i tam po, podnoszę głos, czemu sama się dziwię. Ale czasami trzeba. Śpiewałaś jeszcze wczoraj no i w ogóle koncertujesz Stosunkowo często, ale bardziej dla miłego grosza, czy bardziej dla, dla przyjemności, czy dla, dla potrzeby serca? Dla wszystkiego. Dla wszystkiego, Dla naraz. wszystkiego, właśnie. W tej chwili jest tak ciężka sytuacja, że, że, że i dla miłego grosza, i dla, i dla czucia, że komuś to pomaga, że to jest potrzebne. Nie tylko mi, ale także ludziom. I to jest dar. Darna starość. Ani Hiszkaganek. Cały czas czy niosę kaganek. <grym> <czy, grym> cały czas niosę kaganek czy krużganek, bo po prostu y, mam nadzieję, że, że to, to, o czym śpiewam i to, co śpiewam, i może nawet jak, nie podnosząc głosu, staram się dużo powiedzieć ważnych rzeczy, y, daje mi satysfakcję. I codziennie mam tego dowody w postaci, już się nie mówi listów, tylko maili od ludzi. To jest bardzo miłe. Zmieniając trochę temat, sama określiłaś siebie jako odludka. Odludka na drodze, który kocha ludzi, ale. Lubi. Twoje, ja nie mogę twoje życie jest utkane z, z chyba niezwykle intensywnych przyjaźni. Więc co to za odludztwo? No Oni też są w pewnym sensie w pewnym sensie odludkami. Na przykład Jeremi Przybora nie, nie znosił dużej ilości ludzi. Był też, jak najbardziej lubił samotność, we dwoje ze swoją żoną Alicją. Siedzieli sobie w takim domu nad Pilicą przez wiosnę, lato i jesień. Wracali na zimę do, do Warszawy, ale, ale to nie byli ludzie towarzyscy. To nie byli ludzie towarzyscy. Towarzyską osobą w pewnym sensie była Agnieszka, ale też potrzebowała ogromnej ilości godzin dla siebie samej. A tłumu to już w ogóle nie, nie znosiła. Ja uciekam od tłumu, ja w kinie, w teatrze muszę siedzieć blisko drzwi wyjściowych. Poczekaj, czy panuje dość powszechne przekonanie, że przyjaźnie w show biznesie są zawsze sztuczne, koniunkturalne, ale mam wrażenie, że twoje takie nie były. Czy przyjaźnie są w show biznesie możliwe? Jesteś żywym dowodem, że tak. No ja ale... w ogóle nie, nie, nie wiem, co masz na myśli mówiąc show biznes, bo wydaje mi się, że nigdy nie miałam z tym nic wspólnego. Bo z show nie miałam nic wspólnego. <gryw> Wiesz, to jest po prostu... No, nie chcecie wyciągać z iluzji, ale to, to jest jednak no, jakiś tam show biznes, no. Ma swoje specyficzne miejsce w nim, ale, ale no, też no. Ja zawsze uważam, że zawsze od początku, to zawsze znaczy, to było to takie m... niszowe i ja bardzo tę swoją niszę, to swoje bycie no na tak. uboczu mi odpowiadało i odpowiada w dalszym ciągu. A to, że, że mijają lata, zmieniają się pokolenia i, ta, i, ta, i to, komu to jest potrzebne, to są coraz młodsi ludzie, to jest po prostu wielka. Satysfakcja i wielkie zwycięstwo tych rzeczy, które robię, tych ja piosenek, to... które śpiewam, czy tych przedstawień, które robię. Co z tymi przyjaźniami są możliwe? Jeśli tak, to jak się je nawiązuje, jak się je kultywuje, jak się je podlewa, żeby kwitły? Nie wiem. Nigdy w życiu nie, nie miałam yy, żadnego, żadnej instrukcji obsługi, czegoś takiego. Myślę, że ludzie trafiają na siebie i chcą. I chcą ze sobą być jak najdłużej, chcą ze sobą sobie coś opowiedzieć i chcą ze sobą o czymś pomilczeć. Chcą być ze sobą. Dei olifae poelia copia, czyli Pan Bóg ich tworzy, a potem ich łączy w pary. No, przy twoim nazwisku zawsze jednym tchem potem się wymienia. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Zuzia Łapicka, Krystyna Janda jeszcze. Kalina Jędrusik, Andrzej Nardelli, Adam Hanuszkiewicz. Jak ważni byli w twoim życiu ci ludzie, ile im zawdzięczasz? Ile z nich jest dzisiaj w Tobie? Bardzo ważne, bardzo wiele im zawdzięczam. Myślę, że gdybym jako mała dziewczynka nie, nie, nie oglądała kabaretu starszych panów i nie słuchała pierwszych piosenek Agnieszki Osieckiej, byłabym. Innym człowiekiem po prostu. Oni mnie zawsze, mówię, ulepili jako człowieka moją wrażliwość, moją, moją chęć życia w takim, a nie innym, lepszym, ładniejszym świecie. No to ja Ci teraz też te to nazwiska powtórzę i poproszę Cię, żebyś powiedziała parę zdań, które ich charakteryzują. Ale tak, no, właśnie też jak Dodań, jak przyjaciele przyjacielu Andrzej Nardelli. Mało kto dzisiaj pamięta, ja przepraszam, że wtrącę tutaj, proszę Państwa, to był niezwykle, niezwykle obiecujący młody aktor, który przed stała karierę utworem. I niestety byłaś przy tym. Ja, ja o nim opowiadam na swoich recitalach. Jest cała, jest cała, śpiewam piosenkę, którą śpiewaliśmy razem, o niebieskim pachnącym groszku Andrzeja Trzebińskiego z muzyką Wojtka Trzcińskiego, i opowiadam o Andrzeju. I, I mówię właśnie o tym, że był to niezwykle wrażliwy, utalentowany, wcale nie genialny aktor, tylko niezwykła Dobre osobowość. Aktość. I no bardzo dobry, ale to, 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 to nie jest tak, że nie było od niego lepszych. On był więcej niż aktorem, on był zjawiskiem i on był, on był takim chłopcem z deszczu szaniawskiego, od którego nie można było oderwać oczu. To był chłopiec o nieprawdopodobnej wrażliwości. I to, że i on zagrał genialnie Alosze w braciach Karamazow i Kordiana i tak dalej. I ja zrobiłam o nim film w 1991 roku. Marzyłabym, żeby ten film znalazł się w Ninatelce, żeby wszyscy ludzie mogli do tego dotrzeć, bo tam opowiadają o Andrzeju Przyjaciele i, i, i Piotrych Frączewskich, Danielu Lubelskiego, Zosia Kucówna, i Adam Hanuszkiewicz właśnie. I, 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 i to jest, dla mnie to jest bardzo ważne żeby o tym i o nim nie zapominać i, i to, że go nagle w tak, w tak przerażający sposób z dnia na dzień zabrakło jest przeżyciem które nawet nie mogę powiedzieć odchorowałam bo ja właściwie tego nie odchorowałam to w dalszym ciągu jest to w dalszym ciągu jest nieprawdopodobny smutek Adam Hanuszkiewicz to jest jakby reżyser, który, który Andrzeja Nardelego odkrył, który zrobił dla niego najwięcej w teatrze i którego Andrzej kochał i kochał Zosię Kusównę i kochał ten teatr. I teraz niedawno czytałam taką książkę, nawet nie czytałam, tylko to Adam Hanuszkiewicz sam czyta książkę pod tytułem To Lubię. To jest chyba w audiotece. I tam wspomina różne rzeczy. I między innymi bardzo pięknie wspomina Andrzeja tak Także wszystkim, wszystkim to polecam. O kogo mnie jeszcze pytałeś? O Adama Hanuszkiewicza. Adam Hanuszkiewicz był jednym z najprzystojniejszych mężczyzn w naszej ojczyźnie. Był, był też niesamowitą osobowością. I było dla mnie szokiem, kiedy... Przypadkowo zupełnie spotkaliśmy się w studio, Ja coś śpiewałam, on coś mówił. I, i, i nagle do mnie podszedł i zaproponował mi, żebym zagrała Rachelę w jego, w jego weselu. I, Jaka była twoja reakcja? No, najpierw powiedziałam, że to jest niemożliwe, że nie umiem, że nie jestem aktorką i tak dalej. I on się zgodził, żebym, żebym, jeżeli się przestraszę tych wszystkich zawodowych aktorów, a tam Występowała cała czołówka największych, tak. największych aktorów polskich, to będę mogła się wycofać jeszcze przed, 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 przed premierą. Jakoś tak zaopiekował się mną i był dobry, czuły i kochany, i, i przestałam się bać. I nie, nie żałuję tych czterech lat spędzonych w teatrze. Właściwie skończyło się to, bo urodziłam swojego starszego syna Mateusza. To ja tylko dodam, że byłem jego asystentem zaraz po szkole teatralnej i tym kołem u wozu można powiedzieć. A ja kiedy dostałem wysokie gorączki, jakieś tam chorobę i zawiadomiłem, że nie będę mógł przyjść na próbę, to o 9 rano do mojego M3. Pomułkowskiego, zadzwonił dzwonek, otworzyła żona drzwi, a tam stała tam Hanuszkiewic z garnkiem Zupy, którą Zosia Kucówna ugotowała dla mnie, żeby, żeby mi było lepiej. To był tego typu człowiek, tak. który jednocześnie miał niewiarygodne wizje teatralne. Miał bardzo dużo wrogów, ale parł do przodu. No i zasadniczo z spektakli teatralnych, które oglądałem w życiu, no to czy Norwida czy Prusa, to. To ja pamiętam po prostu, jakby to było wczoraj, to było 40 lat Wacława dzieje, co to było za przedstawienie. Nie no, wiele zrobił wspaniałych przedstawień. I, komedia. I także, I także zrobił... Kordiana. Tak, ale także zrobił słabe przedstawienia, ale o, nawet tak, w no. tych słabych były wielkie sceny. Adam był bardzo, jako twórca myślę, był bardzo nierówny. Natomiast jako hipnotyzująca osobowość nie miał w ogóle... Yy, żadnego rywala. Tak, gdyby nie stan wojenny, to mam wrażenie, że gdybym pozostał dalej yy, gdzieś tam w pobliżu niego, to, to bym miał dobry wpływ właśnie na te nierówności, bo to się sprawdziło przy tym spektaklu. No nieważne. Agnieszka Osiecka. Agnieszka Osiecka. Agnieszka Osiecka najpierw była taką panią, której w życiu nie widziałam na oczy i do głowy mnie nie przyszło, kiedykolwiek zobaczę na żywo. Która napisała piosenkę: Siedzieliśmy, jak w kinie na dachu przy kominie, widzisz mała, jak to jest i tak dalej. To były jej pierwsze piosenki ze studenckiego teatrzyku satyryków. I oczywiście i, i mój pierwszy bal śpiewała Kalina Jędrusik. I, I tak się dowiedziałam o tym, że istnieje taka pani, która pisze piosenki. ale nie było wtedy internetu, nie było wtedy tych wszystkich nośników, które pokazują nam codziennie, co ten ktoś robił o 15, o 17, w kim się zakochał, w kim spał, przedtem, a w kim może prześpi się jutro. Nie było tego świata, tych tabloidów, więc Agnieszkę znały tylko, znało środowisko. To ci ludzie, których widziała, z którymi się spotykała. A potem, kiedy sama zaczęłam śpiewać i kiedy, kiedy jakby weszłam w to środowisko, to stało się tak, że któregoś dnia zadzwoniła do mnie Agnieszka Osiecka, której nie znałam osobiście, i powiedziała, że słyszała mnie przez radio i że jej się to bardzo podobało i że chciałaby zacząć pisać dla mnie piosenki. Czy mogłabym się z nią spotkać? Umówiłyśmy się w hotelu Bristol, w kawiarni hotelu Bristol i pamiętam, że to był 73 rok, bo akurat urodziła swoją córkę Agatę i przyszła właściwie w przerwie między karmieniami. Do mnie. I byłam bardzo przejęta. Ona wyjęła swoje teksty, i żaden nie spodobał mi się na tyle, żeby chcieć go zaśpiewać. Także to była Ech, bardzo trudna sytuacja no dla jednej i dla drugiej. Tutaj musisz speryfrazować, czyli opowiedzieć, co to były za teksty, dlaczego ci się nie podobały. Nie wiem, tam knoty, ja, czy nie pasowały nie, nie do knoty, siebie. Nie knoty, tylko ja wtedy właśnie śpiewałam tego Leśmiana, ten strój, który robił na tobie wrażenie. To był ten czas. To, ja śpiewałam tak, wtedy wiersze. Tadeusz Nowaka, ja śpiewałam wtedy. Y, 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 z Markiem potem Ja wtedy śpiewałam wielkie, wielkie piosenki, i nagle ona mi daje jakiś tekst, że jakaś łódka się zakochała w jakimś okręcie. Dzisiaj bardzo możliwe, żebym uważała, że jest to cudowne. Wtedy tak nie myślałam. I y, pamiętam, że Agnieszka powiedziała, że bardzo możliwe, że trzeba śpiewać prościej i że śpiewać dla większej ilości ludzi, niż ja to robię. I że e, może kiedyś sama dojdę do takiego wniosku, ale rozeszłyśmy się, rozeszłyśmy się i było i jednej i drugiej przykro. I dopiero minęło parę lat, y, kiedy ona zaprosiła mnie do takiego koncertu nastroje, i napisała dla mnie y, we, wersję dla kobiety. Nie widzisz mała jak to jest, tylko widzisz mały jak to jest. I ja tam już w ciąży z Mateuszem siedziałam i śpiewałam do wodka na hornego, widzisz mały jak to jest. A tą okrutną kobietą, która spowodowała jego nieszczęście, była Maryla Rodowicz, która na końcu brała go na ręce i wychodziła z sali. I tak, przepraszam, I, bo... i brała na ręce małego, wodniej za... On był bardzo szczuplutki, a Maryla była dużą, silną sportsmenką. I, yy, I właściwie wtedy zaczęłam znowu, znowu nie gniewać się z Agnieszką, jakby powiedzieć, nie gniewać. Się. Znaczy ona mi przebaczyła tamto, że odrzuciła. A potem już były czasy trudniejsze, smutniejsze. Bo ja, no przede wszystkim ja miałam przerwę, bo urodziłam dziecko i jakiś czas tylko tym dzieckiem byłam zajęta. A potem nastał stan wojenny, zmienił się świat i i ja wyjeżdżałam właśnie do mojej kochanej Zuzi Łapickiej i do Daniela. Tam mieszkałam z małym Mateuszem, i kiedy Agnieszka dowiedziała się, że wyjeżdżam, dała mi masę listów, i kartek i drobnych prezentów od ludzi, od ludzi z Polski dla tych, którym odinternowanych, którym udało się wyjechać. I, ja, I jeszcze przewiozłam do Giedroycia, do polskiej kultury, książkę Janusza Andermana. Także dała mi takie odważne zadania, i ja je, i ja je spełniłam. I wtedy już, wtedy już bardzo zaczęłyśmy być ze sobą blisko. Z tym, że to już była nie bliskość autorki tekstów, czy poetki i pieśniarki, tylko człowieka i człowieka. Kalina Jędrusik. Kalina Jędrusik właśnie od dzieciństwa, od dzieciństwa zachwycała mnie barwą swojego głosu i jednocześnie miała coś takiego coś takiego, że, że była jakby nowocześniejsza niż, niż, niż wtedy śpiewające osoby. Wtedy właściwie jakby najcudniejszą, najważniejszą, najbardziej niezwykłą, była Ewa Demarczyk, z którą zresztą Kalina się przyjaźniła. Ewa przyjeżdżała do niej, nawet pomieszkiwała u niej 2-3 dni, kiedy przyjeżdża do Warszawy. Kiedyś we dwie przyjechały do mnie do domu, tego czego nie zapomnę, i siedziały te dwie wielkie kobiety w mojej kuchni. I, i była po prostu inna. No i niestety także nauczyła mnie przeklinać. Była inteligentna, złośliwa i zupełnie inna niż ta, którą zobaczyłam w filmie. Ale być może tak to jest z wielkimi postaciami, że one dla każdego są inne. Na przykład o Agnieszce Osiedzkiej powiedziała kiedyś pięknie Magda Czapińska, że, 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 że dla niej to jest taka, takie, jak, tak o niej myśli, jak o takim wielkim lustrze, które rozbiło się na tysiące kawałków i każdy sobie wziął ten kawałek rozbitego lustra i każdy doświadczył. Tego fragmentu z życia Agnieszki. I myślę, że tak jest z wszystkimi osobowościami wielorakimi. Dowiedziałam się należy że to się tak nazywa, i że każdy, y, opowiadając o tej samej osobie, powiedziałby ci coś innego. A co ty byś powiedziała? Ja bym powiedziała w Kalinie, że była bardzo inteligentną, bardzo dobrą, bardzo złośliwą, ale, ale widzącą wszystko. Mm, jak przez lupę, jak przez jakieś największe szkło powiększające. W sumie bardzo samotną osobę. Z tym, że ja ją poznałam już po śmierci, Stanisława Degata. Więc to też jest, to też jest in, inna sytuacja zupełnie. I wiele razy w życiu bardzo mi pomogła. I też Agnieszka kiedyś napisała, że. Yy, że, że, że potrafiła być niezwykle koleżeńska, uczynna, dobra i yy, yy, inna niż te inne śpiewające dziewczyny. Teraz Zuzanna Łapicka, o której wszyscy mówią, że była absolutnie dobrym duchem. Zuzia była moim zdaniem najważniejszą. Najważniejszą, najważniejszą dla mnie kobietą. Yy, jest. Yy, ja ją poznałam w 1977 roku. Właściwie też byłam w ciąży z Mateuszem, bo kręciłam z Danielem Olbryskim i program telewizyjny poświęcony Bolesławowi Leśmianowi i Daniel przywiózł ją na plan. Powiedział, że poznał taką młodą Marię Schneider i przyjechała Zuzia, bardzo nieśmiała, bardzo... Taka y, przejęta tym, że jest na planie, i bardzo uczynna, i bardzo kochana. I tak się zaczęła moja z, z nią znajomość. A potem Daniel bardzo dużo wtedy y, pracował, kręcił Panny z Wilka, bez przerwy gdzieś występował, był w takim wspaniałym okresie swojej twórczości. A ja, y, a ja właściwie no, prawie bez przerwy mieszkałam przebywałam z Zuzią. I tak to się zaczęło, i trwało do jej odejścia. I to jest yy, kiedyś niedawno wydawnictwo WOK poprosiło mnie o, na, o napisanie paru słów to znaczy o udzielenie wywiadu, bo chcieli bardzo wydać jej felietony, które pisała do Boga. A jednocześnie yy, wiedziałam, że to jest w zuzi marzenia, żeby to kiedyś zostało wydane, dlatego na te rozmowy się zgodziłam. I tam właściwie powiedziałam to, co, to, co, to, co chciałam powiedzieć. Myślę, że była że była niezwykłą osobą, I, i, i trudno mi powiedzieć tutaj, ci w radio, czy tam w tym czy jakimś czymś, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w takim czymś. W takim właśnie. czymś, bo to wszystko będzie banalne. Raczej odsyłam do tego, co napisała. Jeremi przybora. No Jeremi przybora, geniusz. Skromny, cichy, życzliwy światu. Ciągle nie mogący uwierzyć, że to aż tak po podoba się tylu ludziom i aż tak jest ważne i potrzebne. Taki, z jednej strony Piotruś Pan, a z drugiej strony człowiek, który. który Mogąc wszystko wiedzieć, rezygnuje z tego. Rozumiem. Ja ci, mówię. To jest, ja ci mówię. To jest człowiek, który w pewnym momencie postanowił, jakby wycofać się z zorientowania się, na jakim świecie żyje. Czyli nie zajmować się już tą polityką, która już wiele razy. Wiele razy zawiodła, zaskoczyła, zdenerwowała, i tak dalej, i tak dalej. On po prostu uważał, że trzeba poświęcić swoje ostatnie lata na coś ważniejszego niż politykę. I to mi się dosyć podobało. I na koniec Krystyna Janda? No, Krystyna Janda dokładne przeciwieństwo. To jest kobieta, która interesuje się wszystkim. Która od rana, od rana zbiera najnowsze wiadomości, która, której temperament powoduje, że ona nie potrafi żyć inaczej. Szalenie intensywna, ona jest bezkompromisowa, odważna, mogłaby być. Ministrem kultury i sztuki, ale też premierem. Może być remedium na kryzys energetyczny, bo jakby ją podłączyć do sieci krajowej, to by oświetliła duże miasto. Dokładnie. Ona jest po prostu za, za jej, jej energia i jej, jej, jej właśnie ochota na, na zainteresowanie wszystkim, co dzieje się teraz i za godzinę i za, i za pięć godzin jest zupełnie nieprawdopodobna. No To jest. Elektrownia atomowa, a przy tym na szczęście nieprawdopodobnie utalentowana. I mądra. Tak. Twój dom jest zawsze pełen ludzi, czy to był bardziej kiedyś. Twoje samotnia Nie, mój dom był słoniowej. taki, może, jakby żył mój mąż. Ja w tej chwili, w tej chwili. Ja uciekam bardzo, bardzo uciekam do lasu w sensie dosłownym i metaforycznym I, yy, i właściwie mój świat teraz to są wnuki i dzieci. Właśnie, a dzieci się rozeszły, rozjechały, i, i twoje i moje ty uwielbiała być zanur... uwielbiałaś być zanurzona. W Nie, ale są, siedlisko rodzinne. Ale widzisz, ale na przykład wczoraj byłam najpierw od u jednego wnuka, który ma na imię Lew. Ma 5 lat i kiedyś wrócił z przedszkola i poprosił, poprosił rodziców, aby zamienili mu imię na mniej groźne. Y <głos> <głos> Mama zapytała, na jakie? On miał na przykład na Waltek, więc czasem mówimy do niego Waltek. I on ma 5 lat, i wczoraj byłam u niego, i wczoraj go odbierałam z przedszkola, nawet byłam dumna, a potem pojechałam do drugich wnuków, i Janka ma 10 lat, a Ludwik Siedem, czytaliśmy Plastusiowy Pamiętnik. No, są zajmujące rzeczy. Mężczyźni czy kobiety? Z kim są silniejsze, trwalsze przyjaźnie? No wiesz, mężczyzn już nie ma. Zostały, zostały jeszcze dwie kobiety, że tak powiem, ze środowiska i dwie moje przyjaciółki ze szkoły średniej. Ale mm, ja w ogóle nie, jak, no tak ja nie dzielę ludzi na mężczyzn i kobiety. Ja dzielę ludzi na ludzi, na takich albo innych. No, najważniejsze jest, ile człowieczeństwa jest albo w kobiecie, albo w mężczyźnie, albo w dziecku. Szapo. No więc teraz do tych zaduszków, bo mamy zaduszki, i takie pytanie bardziej zaduszkowe będzie. No, Kiedy się jest w naszym wieku, to. Trzeba nauczyć się współżyć z duchami, ludzi, którzy nas utkali. Ty pod tym względem masz doświadczenia od, od właściwie wczesnej młodości. Czy teraz... No, ludzie często właśnie w takich sytuacjach popadają w jakieś potworne depresje, czasami w obłęd. No. ty nauczyłaś się współżyć z duchami? Tak, ja mówię, że, że jest to już taki etap w moim życiu, że dużo bardziej żyją we mnie ci, których już nie masz, niż ci, którzy chodzą po ulicach. Tak, nauczyłam się z nimi żyć, nauczyłam się o nich myśleć, nauczyłam się z nimi rozmawiać, a przede wszystkim nauczyłam się dużo bardziej cieszyć i być wdzięczna za to, że dane mi było tych ludzi w moim życiu spotkać, niż martwić tym, że odeszli. To właśnie powiedziałam panu Piotrowi w tym wywiadzie dla TVN24, że że, że wszyscy za chwilę odejdziemy, obojętnie czy, mamy, czy się urodziliśmy wczoraj, czy mamy 100 lat, bo, bo to życie, nawet najdłuższe, jest piekielnie krótkie, i, i, i go nie ma. Tylko istnieje taki cud, że się zjawiliśmy na tym świecie, albo nie mieliśmy tego szczęścia. Więc po prostu trzeba się cieszyć, że się żyło i że się spotkało takich, a nie innych ludzi, że się doznało tylu wspaniałych rzeczy. Przy jednocześnie tylu tragediach, ale to jest życie. Obejrzałaś w końcu serialu o Agnieszce Osieckiej? Rozpoznałaś ją w tych? Filmach? No, z bólem serca, tak. To znaczy. Yy... Przypominam, przepraszam, że wtrącę, że proszono naszego dzisiejszego gościa to, żeby być konsultantem tego serialu, który TvP Nie, ja nagle realizowało, ten. tak. Yy... Tak, Pani Było Magda tak, że odmówiła. ja przeczytałam we, w różnych gazetach, że, że. No, ale z kolei to, co ja czytałam w tych różnych gazetach, to nawet musimy spuścić zasłonę milczenia na to, co ludzie wypisują. Natomiast okay. bardzo mi zależało na tym, żeby powiedzieć, że nie udzieliłam nikomu wywiadu, żadnemu z twórców tego serialu, i powiedziałam, że nie będę tego robić, dlatego że dopóki pan Jacek Kurski jest. Prezesem radiokomitetu. Ja nie chcę mieć nic z tą telewizją do czynienia I, i nie rozmawiałam z nimi. A potem jednak obejrzałaś ten film i czy rozpoznałaś ją w tym? Obejrzałam, no mimo, że uważam, że, że oczywiście, że Magda i, i ta dziewczynka młoda, że to są bardzo dobre aktorki i że. Że, że się ludzie starali to jest strasznie trudno tak jak mówię ci, to jest tak jak film o Kalinie ja wiem że to był ktoś inny to też wiem że, że był ktoś inny ale myślę że każdy z nas ma prawo do swojego, do swojego obrazu natomiast to że, że jakby główną sprawą jaka została po obejrzeniu tamtego serialu jest lista kochanków i to z kim się przespała albo nie no to jest po prostu strasznie mało jak na to kim była i tam to jest dużo mniej ważne niż to, co zrobiła. Tak, to, to obrzydliwe rzucanie tak. na pożarcie człowieka jak mięsa. Straszne. O co chodzi z tym Bogiem u ciebie? Bo się, bo się nawróciłaś jako dorosła osoba, jeździłaś do Indii szukać Pana Boga? To ja nawet nie mogę powiedzieć, że ja się nawróciłam jako dorosła osoba. Mnie się wydaje, że ja... Ja od, od wczesnego dzieciństwa wiedziałam, że istnieje coś więcej niż te pięć zmysłów, i że i, i, i żyłam w takim metafizycznym świecie, nie wiedząc, że istnieje pojęcie metafizyka. Może najbardziej właśnie dzięki temu była mi bliska poezja Bolesława Leśmiana, który, dla którego Pan Bóg to była natura jak u Bergsona. i, tak, i takim kimś był i jest dla mnie, ale ponieważ nie. Moi rodzice byli ateistami i niewierzącymi ludźmi, to nie miałam tego całego zaplecza w postaci religii. Ja tylko szukałam, szukałam od wczesnego dzieciństwa czegoś tej wielkiej tajemnicy, tej wielkiej tajemnicy, tych znaków. I tak jak przeczytałeś gdzieś, jeździłam do Indii, tam jest 300 tysięcy bogów różnych religii, jest czym wybierać przebywałam w ramach. no szukałam, szukałam ratunku w różnych trudnych okresach mojego życia, szukałam I ratunku. I W jakimś sensie tak, w jakimś sensie tak. To znaczy w sumie najbardziej jestem wdzięczna mojemu tasie za zdanie, wydaje mi się, że Boga nie ma, ale trzeba żyć tak, jakby był. I to była dla mnie wielka wskazówka i... i, i i całe życie staram się tak żyć. Staram się tak żyć, czyli staram się, że jeżeli odejdziemy z tego świata i okaże się, że tam jednak nie ma wielkiej czarnej, yy, nie ma wielkiego czarnego niczego, tylko jest coś, to gdyby tam ktoś decydował o tym, czy nam należy się jakieś życie jeszcze, to żeby na nie zasłużyć. Pan Bóg ma twarz Jeremi'ego Przybory albo mojego taty. Tak. To znaczy, powiedz, jakie cechy Przybory i To bo, to, to, taty, bo, to po prostu pięk, Bogu? piękne, mądre i, i życzliwe. Tak bym powiedziała. Piękne, mądre, życzliwe. I jeden i drugi miał przepiękny uśmiech. I... Y, i, i, I tacy byli po prostu, tacy byli. Kiedy patrzyli, kiedy słuchali, kiedy o czymś mówili, to, to świat był piękniejszy. Czyli Bóg jest dobry i życzliwy. No nie wiem, czy ten, który jest, ale ten, o którym ja bym marzyła, żeby był. Jak się patrzę, jak słucham tego, co dzieje się teraz w Ukrainie i co dzieje się właściwie na całym świecie o każdej porze, Dnia i nocy przez wszystkie lata i wieki. No to myślę także, że nie. Ale może właśnie to odrzucam, żeby siebie ratować. Plany na najbliższą przyszłość. Tak, bo pamiętam, jak zapytali Gombrowicza plany na najbliższą przyszłość. W 1969 roku on powiedział grób. Więc może ja jeszcze nie, nie odpowiem grup, na który zaraz pójdę. Na które teraz pójdę, i, i, i na cmentarzach teraz dużo więcej życia dla mnie niż, niż po tej stronie, bo tylu tam bliskich już leży. Myślę, że plany na przyszłość to jest obejrzeć jak najwięcej pięknych filmów i posłuchać mądrych ludzi, ale nade wszystko chodzić po lesie. Bo... Co ci ten las daje? Wszystko. Ja uważam, że, jest, że, że są takie żywioły ziemia, woda, powietrze i ogień. Ja bym do tego dołączyła piąty las, bo tam jest wszystko. Wiem, bo się urodziłem w miejscowości zwanej Międzylesie. I las jest dla mnie niezwykle ważny. I tego, czego mi we Włoszech najbardziej brakowało zawsze zawsze Lasa. to las. Po prostu lasu nie ma. Coś niesamowitego. I Facebook. Wiesz, że ja mam psa, który się nazywa Facebook. I chodzę z nim lecie. <noise> dziękuję, proszę Państwa. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję naszemu gościowi, ja który była Magda Umer, piosenkarka, ale nie tylko piosenkarka, jak Państwo wiedzą. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Allegro Tropo na portalu na temat temat.pl. Do zobaczenia.